Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie i ogromnie się cieszę, że możemy dzisiaj razem wsłuchiwać się w Boże Słowo, które Pan Bóg nam ofiarował na trzecią niedzielę Wielkiego Postu. I myślę, że jest to dla nas wszystkich ogromny też zaszczyt, że mamy dostęp do poznania Boga, mamy dostęp do kontaktu z Jego osobą. Poprośmy więc Bożego Ducha, żeby otworzył nas na Niego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, który ofiarowujesz nam permanentnie całego siebie, spraw, żebyśmy byli otwarci na Twoje działanie, na wszystkie przejawy Twojej obecności, żebyśmy mogli je uchwycić, byśmy mogli w ten sposób doświadczać tej bliskości, jaką chcesz nam ofiarować, i radości, która na tej bliskości się zasadza. Prosimy o to Ciebie, Boże Wszechobecny, Wszechpotężny, Boże przenikający każdego z nas, który mówisz o sobie: jestem, który jestem. Daj nam dzisiaj w każdej sekundzie życia Ciebie właśnie takiego doświadczać. Prosimy o to Ciebie, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pierwsze czytanie, wobec którego stajemy, to czytanie z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku, dlaczego krzew się nie spala. Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu. Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców. Znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej, przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, cóż mam im powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: jestem posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Mamy do czynienia z Mojżeszem, który wypasa owce swojego teścia imieniem Jetro. Z jednej strony ogromne zaufanie, jakie ma u teścia, ale z drugiej strony niesamowita zależność. Dorosły mężczyzna, który wyprowadza owce swojego teścia. Gdzie je wyprowadza? Wyprowadza je poza zwyczajowe miejsce, prowadzi je w głąb pustyni. Tekst hebrajski mówi za pustynię, tam jest Achar, i dociera do góry Bożej Choreb. W tradycji deuteronomistycznej, w tradycji pięcioksięgu też, Choreb, Synaj i Paran to są synonimiczne nazwy. Zatem mamy do czynienia z tą przestrzenią, w której Mojżesz później będzie też rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz kolejny raz na Synaju. I w tej przestrzeni ma doświadczenie zjawiska, które przyciąga jego uwagę. Oto jest krzak, który się pali, ale nie spala. Rdzeń hebrajski określenia, którym został opisany ten krzak, jest Senech, jest bardzo spójny z rdzeniem nazwy Synaj. I wielu egzegetów też jakby łączy te dwie rzeczywistości, ale warto zwrócić uwagę też na sam aspekt sensoryczny, na sam naturalny aspekt tego zjawiska. Mamy do czynienia z ogniem,
z wrażeniem palenia się czegoś na pustyni bądź na terenie półpustynnym, stepowym, czyli za chwileczkę może całe terytorium się zająć. I to jest świetny sposób na przyciągnięcie uwagi Mojżesza. Mojżesza, który może, jak wskazywałby kontekst poprzedzający, ma kondycję człowieka już lekko depresyjnego. Człowieka, który mówi o sobie, nazywając swojego syna obcy, mówi o swojej dyferencji, o swojej obcości, odmienności w środowisku. Mojżesza, który nie ma samodzielności i trochę moglibyśmy powiedzieć, jakby pesymistycznie funkcjonuje. Nagle Pan Bóg przyciąga jego uwagę, bo skupia go na tym zjawisku, po czym Mojżesz podchodzi i zaczyna obchodzić krzew. Okrąża go, jak wskazuje nam tekst hebrajski, i przygląda się. Ta percepcja jest niesamowicie istotna, dlatego że dzięki przytrzymaniu naszej uwagi na jakiejś rzeczywistości, Pan Bóg może przez nią także się do nas odnieść, czy przy niej komunikować się z nami. Bóg zawołał ze środka krzewu do Mojżesza po imieniu. Są różne koncepcje co do tego, czy krzak się faktycznie palił, czy tylko odblask liści sprawiał takie wrażenie, czy mamy to do czynienia z krzakiem tamaryszku, które podczas pylenia stwarza wrażenie, takiego, że towarzyszy mu taki ogromny dym. W każdym razie celem jest przyciągnięcie Mojżesza po to, żeby wejść z nim w komunikację. I to ta autoprezentacja ze strony Pana Boga, która nam tutaj zaraz padnie, jestem Bogiem Ojca Twego, możesz mi zaufać, tym Bogiem, którego przekazali Ci Twoi ojcowie, który przemawiał do Twoich pradziadków i na których życiu możesz sprawdzić, jak Pan Bóg mówi, ja funkcjonuję. I co jest ciekawe, Pan Bóg mówi, zdejmij sandały. My zazwyczaj czytamy to w kluczu islamskim, czyli z nakazem ściągania obuwia, kiedy się wchodzi do meczetu. Ale co jest ciekawe, że kapłani raczej ściągali, kapłani żydowscy nie ściągali obuwia, tylko właśnie myli nogi przed wejściem do przybytku. Ściągnięcie sandałów na terenie pustynnym od razu pozwala nam doświadczać gorąca ziemi, co sprawia, że jesteśmy bardzo obecni w danej chwili. Tak sensorycznie daje nam doświadczać tej przestrzeni i tego momentu i też urealnia ten moment, co wydaje się także zabiegiem ze strony Pana Boga, żebyś nie myślał, że ci się wydawało. Sandały na nogach są gotowością do dalekiej drogi. To jest przestrzeń, który Pan Bóg w tym momencie chce Mojżesza zatrzymać, ale potem go poprowadzi dalej z konkretnym posłannictwem. I to zasłonięcie twarzy, przekonanie starożytnych, że gdybyśmy otworzyli się całkowicie na obecność Pana Boga, to jakby ona nas spali. Nie jesteśmy w stanie objąć Jego obecności, Jego miłości. Stąd ten motyw zasłaniania twarzy, ale to nie znaczy odwracania się od Boga. To znaczy jakby to jest znamie takiego ogromnego respektu, a też przekonania o Jego ogromnej mocy. I proszę zwrócić uwagę, co mówi o swoim nastawieniu Pan Bóg. Znam Twoją udrękę. Przychodzę, żeby Cię wyzwolić. Przychodzę, żeby wyzwolić cały naród. I druga obiekcja Mojżesza, która zostaje nam tutaj przytoczona, pierwsza została w tym tekście pominięta. Pójdę do Izraelitów i powiem im, że to Ty mnie posłałeś, ale oni zapytają, jaka jest Twoja tożsamość. Imię u starożytnych Semitów to jest wyrażenie całej tożsamości, identyfikacji, posłannictwa, istoty danej osoby. I Bóg mówi, jestem, który jestem. I to jest jakby drugi stopień autoprezentacji, bo pierwszy to sformułowanie Bóg Ojców. Natomiast drugi to Eje Asher Eje. To jest jakby taka paronomazja, idem per idem, znane przez znane, tak? To samo przez to samo. Powtórzenie, ale powtórzenie jakiej treści? Obecności, aktywnego zaangażowania Boga w nasz czas. Podkreśla tą aktywność, tą dynamikę funkcjonowania Boga.
nie tylko jego obecność w znaczeniu, no po prostu obecny, czyli nie nieobecny, ale działanie Boga na korzyść Izraela. I Pan Bóg mówi: powierz im, Pan Bóg ojców waszych posłał mnie do was. Jasne, Pan Bóg mówi: to jest moje imię, to jest moja tożsamość, obecność i to, co już zrobiłem, które świadczy o specyfice mojego funkcjonowania. To jest moja pamięć, wspomnienie na najdalsze pokolenie. To będziecie sobie przypominać. I psalmista przez refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest niezwykle hojny w swojej miłości i jest wierny w niej. Przeprowadza nas do drugiego czytania z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, który nam przywołuje doświadczenie wędrówki pustynnej. Przywołuje nam doświadczenie obłoku, czyli tej ochrony przez Pana Boga Izraela, tego znaku, który wieścił: o, będzie trochę cienia, może spadnie kilka kropel deszczu. Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza i w obłoku i w morzu, wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło im się jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, patrzy, aby nie upadł. Proszę zwrócić uwagę, że Paweł dokonuje już tutaj interpretacji swoistej przenośni alegorii, buduje alegorię w oparciu o wędrówkę Izraela przez pustynię i przenosi na rzeczywistość duchową. Tak jakby chciał nam powiedzieć: wiesz, ty też idziesz w takiej duchowej wędrówce, ty też masz czas takiej duchowej bliskości, może masz czas właśnie takiej przestrzeni doświadczania tego, kim jesteś i kim tak naprawdę jest Pan Bóg, jak On jest blisko ciebie. Wszyscy przeszli, wszyscy jakby zostali zanurzeni w morzu. Chrzest, chrzcić, greckie baptizo oznacza literalnie zanurzać. Wszyscy zostali zanurzeni w morzu i wszyscy zostali zanurzeni w imieniu Mojżesza, w imię Mojżesza, i wszyscy też tak samo zostają zanurzeni w Jezusie. I nagle zostajemy poprowadzeni od doświadczenia wędrówki przez pustynię i prowadzenia przez Mojżesza ku temu, co robi Jezus. Mojżesz jest antycypacją. Cały Stary Testament nam tak naprawdę interpretuje nasze życie. On antycypuje wydarzenia z przestrzeni naszego kontaktu z Bogiem i podprowadza nas także pod to, co zrobi Pan Bóg, jakby unaoczniając siebie w osobie Jezusa, wchodząc w naszą ludzką rzeczywistość, mówiąc: zobacz, teraz to możesz już tak jakby w kluczu swojego człowieczeństwa doświadczać mojej obecności. Duchowy pokarm, duchowy napój. Dlaczego duchowy? A czemu służy duchowość? To, co jest duchowe, to jest jakby z przestrzeni Pana Boga, czyli i napój, i pokarm wspierający kontakt z Bogiem. Co to za duchowa skała? Czy to chodzi o to przekonanie rabinów, że jakby skała szła równo z Izraelem? Czy chodzi bardziej o nazwę, o imię, które przyznawał Izrael Bogu, mówiąc o takim oparciu, które w nim znajduje, i nazywając Boga skałą? Bóg towarzyszy nam jako skała, towarzyszy nam jako permanentne oparcie. I tym oparciem też dla nas jest Chrystus. I teraz to ty wybierasz, czy korzystasz z darów, które ofiaruje ci Pan Bóg, czy po prostu tracisz życie. To nie jest wersja typu: Pan Bóg jednych przeznacza do życia, innych przeznacza do potępienia, do śmierci, i tak po prostu sobie losuje wśród nas. I moglibyśmy w ten sposób rozumieć słowa, że większości z nich nie upodobał sobie Pan Bóg, padli bowiem na pustyni. No ale kiedy umierasz? Kiedy łączasz się od źródła życia? Nie wtedy, kiedy nie podobasz się Bogu.
Bóg nie akceptuje, kiedy wybierasz zło, ale kocha Ciebie i nigdy tego nie zmieni. Musimy zwracać uwagę na specyfikę retoryki, na myśl, która stoi za tymi słowami, na spójną myśl z całym przesłaniem tekstu biblijnego, orędzia Boga, który kieruje do nas. I teraz mamy tutaj antycypację, jednocześnie mamy też wskazówkę. Słuchaj, jeżeli Ci się zdaje dzisiaj, że stoisz, to uważaj, żebyś nie upadł. I teraz odbija nam się z jednej strony Ezechiel z tym swoim stwierdzeniem: dzisiaj jesteś blisko Boga, dzisiaj jesteś sprawiedliwy, wchodzisz w myślenie Pana Boga, ale nie wiemy, czy jutro nie wybierzesz bycia bez Boga, bycia bezbożnym. Dlatego jakby jak stoisz dzisiaj, to nie trąb i nie chlub się, że dziś jesteś wielki i zawsze będziesz wielki, bo tak naprawdę nie wiadomo, jakby jakie decyzje przyjdą Ci do głowy. Dlatego doświadczaj w pełni dzisiaj tej bliskości z Bogiem, ale skupiaj uwagę na Nim, a nie na swoim statusie. I jeszcze jedna przestrzeń porównawcza, która nam tutaj wchodzi, to jest kwestia klasycznie ludzkiej postawy, spionizowanej. Stoję, to jest afirmacja mojego człowieczeństwa, jakby przyznanie się do mojego człowieczeństwa. Upaść, to jakby odejść od swojej tożsamości. I tak niestety funkcjonuje grzech, że jakby zdradzam swoją ludzką godność, jakby zaprzeczam jej, a Pan Bóg mówi: nie, odkryj piękno swojego człowieczeństwa, w którym masz bliskość kontaktu ze mną i trzymaj się tego. I do takiej wielkiej realności podprowadza nas też Ewangelia z 13 rozdziału według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z klasyczną życiową sytuacją. Po prostu dzieje się coś tragicznego. I przychodzą apostołowie do Jezusa i mu komunikują. Słuchaj, wydarzenie, jesteśmy zaskoczeni. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest kwestia tego, jedni są gorsi, inni są lepsi, Bóg nas karze? A Jezus mówi: a myślicie, że to są inni grzesznicy, więksi grzesznicy niż wy? Wydarzenie, które ma miejsce, nie ma zaprosić Cię do sądu ludzi. Ma Cię zaprosić do kontaktu z Bogiem, do rozmowy z Nim i do dokonywania dokładnie tego, co zrobili tutaj ludzie. Do relacji, do przedstawienia tej sytuacji Bogu. I teraz On nam może tą sytuację wytłumaczyć. Nie osądzajmy, nie interpretujmy według ludzkiego myślenia, bo może się okazać, że jesteśmy w absolutnym błędzie. Jezus mówi: czy myślicie, że to są więksi grzesznicy? Niech to, co się dzieje, skłania Cię zawsze obrócenia się ku Bogu. Możesz obrócić się ze wstawiennictwem za ludzi, których akurat cierpienie widzisz, bądź radość widzisz. Możesz obrócić się ku Bogu, myśląc o sobie: Panie, nie pozwól mi. Nie pozwól, żeby zło mnie pokonało. Nie dopuść, bym uległ pokusie. Jezus, który mówi, istotą jest zwrot do Boga. Jeżeli nie obracasz się do Boga, nie masz kontaktu z Nim, to jest to hebrajskie szub, greckie metanoia, zmiana myślenia, ukierunkowania wszystkiego tak naprawdę na Niego. Jeżeli tego nie zrobisz, to zginiesz. Dlaczego? Może cię przerazić rzeczywistość.
może cię zaskoczyć na tyle negatywnie, że pójdziesz za aspektami pesymistycznymi i przetransformujesz z myślenia Bożego, przejdziesz z myślenia Bożego na swoje myślenie wyłącznie w ocenie rzeczywistości. Proszę zwrócić uwagę, ile razy tego typu nastawienie nas pokonuje. I ta przypowieść, i tutaj mam taką przedziwną pokusę, żeby zachęcić Państwa do spojrzenia w tekst, dlatego że wtedy uchwycimy ten niuans. Proszę zwrócić uwagę, to jest figowiec winnicy. Kto sadzi figowiec wśród winorośli, kiedy nawzajem wyciągają sobie soki? To nie jest normalne. To jest coś dziwnego, coś innego. Inne zachowanie. Inny element. I szukasz owocu i mówisz, dlaczego tego nie ma? Nie ma się co dziwić, tak? I winorośl wyciąga wodę figowcowi, i figowiec wyciąga wodę winorośli. I nagle odpowiedź Pana Boga przez tego ogrodnika. Panie, pozostaw na ten rok. Ja jeszcze okopię, obłożę nawozem. Pozostaw go, mówi Jezus. Pozostaw tę rzeczywistość. Obłóż nawozem. Nie wykopuj, nie odżegnuj się, nie odcinaj się. W myśleniu Pana Boga o nas nie ma przestrzeni na odcinanie, na radykalne cięcia, które nas uszkodzą. Proszę, pamiętajmy, że Bóg nas kocha i wszystko, cokolwiek się dokonuje, On chce, żeby dokonywało się w naszej bliskości z Nim, żebyśmy doświadczali Jego bliskości. A wtedy każde doświadczenie ulegnie transformacji. Może wyda owoc, obłoże. Nie ma sfery sakrum i profanum. Bóg jest wszędzie. Pozwól Mu obkładać każdą swoją rzeczywistość Jego myśleniem. Każdy element rzeczywistości. Zobaczysz wtedy, jak wszystko się zmienia. Bóg jest. Jest. Ten, który jest.